Cześć, Przemek Przemo Przemek z tej strony i mój gość Jakub Lemur-Siedlecki z Cube Factor of Ideas. Jesteśmy z wami w kolejnym filmiku poświęconym Lumerii. Tym razem będziemy rozmawiać o historii powstania tej gry. No i właśnie, jesteśmy z Kubą, który jest autorem Lumerii. Zgadza się. I na początek właśnie, chciałem cię troszeczkę, Kuba, przepytać z tej strony. Jesteś autorem gry Lumeria, ale też jesteś częścią załogi Cube wydawnictwa. Co tam robisz, czym się zajmujesz, jak tam w ogóle trafiłeś? Czym się zajmuję? Trafiłem tam bardzo dawno temu, bo to już w sumie 8 lat leci w tym momencie, do pracy w sklepie. Cube ma też jakby sieć sklepów w Poznaniu, gdzie byłem po prostu sprzedawcą. W którym? W różnych centrach handlowych. Okay. Później byłem też odpowiedzialny za współtworzenie programu, a później prowadzenie głównego takiego sklepu z gralnią, gdzie prowadziliśmy turnieje, różne rozgrywki, eventy z planszówkami, z bitewniakami. No i po zamknięciu naszego sklepu na Grachowych Łąkach trafiłem do wydawnictwa. Tam już wcześniej gdzieś pomagałem i przy tłumaczeniach troszeczkę i przy korekcie. No i to było jakby moje główne zadanie od samego początku, a Lumeria pojawiła się troszeczkę później dodatkowo. Powiedz nam, jak stworzyłeś tą grę, jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że mieliśmy luźniejszy dzień w biurze troszeczkę. Magda z Nutim gdzieś tam przyszli do mnie z takim pomysłem, że szukamy jakiejś koncepcji na grę dwuosobową, czy mam jakiś pomysł, czy mam jakieś do tego podejście. No i tegoż właśnie dnia miałem takie zadanie, żeby sobie troszeczkę posiedzieć, pokombinować. I powstały pierwsze jakieś pomysły na to, jak to będzie wyglądało. To jest taki stary wariant planszy, już nawet jeden z późniejszych tak naprawdę. Natomiast gdzieś od tego się zaczęło, powstały pierwsze karty, zaczęliśmy sobie kombinować, jakby to miało wyglądać. No i od takich pierwszych pomysłów na mechanikę zaczęliśmy sobie to kombinować. Na razie na początku samym było to dość powolne. Była to raczej taki zbiór pomysłów, które gdzieś tam zaczynaliśmy jakoś zbierać bardziej do kupy. No i doszliśmy do tego momentu, który mamy teraz tutaj, który sobie tutaj widzicie na... Na tej kamerze chyba, tak mi się wydaje. Okay. Także. Ile, jak dawno temu to było? Zaczęliśmy w 2018 roku, w połowie mniej więcej, gdzieś tam w okolicach lipca, sierpnia się te pierwsze pomysły. Okay. Czyli pojawiały. Też w wolnych chwilach pomiędzy twoimi obowiązkami w wydawnictwie zajmowałeś się też rozwojem tej... Tak. Od momentu gdzieś tam, gdzie uznaliśmy, że pomysł już jest na tyle rozwinięty, że rzeczywiście chcemy z tym pójść dalej, no to troszeczkę było więcej, było tej pracy już konkretnie nad tym projektem, ale no jakby gdzieś tam się to cały czas przeplatało z takimi zadaniami, które się normalnie pojawiały. Czy przy tworzeniu tej gry inspirowałeś się czymś, co już jest na rynku, innymi tytułami? Co miało na ciebie wpływ? Tak, znaczy ja przede wszystkim gram bardzo dużo w gry bitewne, figurkowe głównie. Jestem graczem turniejowym od bardzo wielu lat. Maluję figurki, jeżdżę po całej Europie na turniejach, także jest to coś, co mnie zawsze kręciło, więc gry bitewne, ogólnie gry strategiczne, taktyczne, to było zawsze coś dla mnie. Jakby, jak zapewne wiecie, jedną z gier, które my wydajemy jako Cube Factor of Ideas w Polsce, jest Summoner Wars. I to jest też taki tytuł, który w połączeniu z tymi wszystkimi doświadczeniami, które mam, które lubię, na których się skupiałem, no dały ten efekt, który mamy tutaj. Summonery były dużym projektem, bardzo dużym elementem naszego wydawnictwa i no jakby od samego początku, ponieważ wszyscy u nas w firmie grają w Summonery i wszyscy je lubią, to zawsze gdzieś tam się pojawiały jakieś dyskusje, co nam bardziej pasuje, co nam mniej pasuje, co by można zmienić, może kiedyś by się taka opcja pojawiła. No i jak widać, mieliśmy okazję z tym troszeczkę popracować. Także gdzieś tam składając te różne elementy, ostatecznie doszliśmy do tego, co tutaj widać. O mechanice będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, więc nie będziemy się tutaj teraz bardzo na ten temat rozwodzić, ale chciałem cię zapytać, jak bardzo Summoner Wars i Lumeria to są podobne gry, jak bardzo te mechaniki, które w nich występują, są podobne, jak one się łączą? Przede wszystkim to jakby należy powiedzieć od samego początku, na pewno jest to gra, która z Summoner Warsami się będzie kojarzyć. Na pierwszy rzut oka mamy planszę podzieloną na pola, po których będziemy się poruszali, jest to takie naturalne skojarzenie. Natomiast my bardzo mocno staraliśmy się oczywiście, żeby była to inna gra i to jest faktycznie inna gra. Tak jak mówiłeś o dokładnych mechanikach, porozmawiamy sobie jeszcze w innym filmie, ale z takich najistotniejszych rzeczy
Jest to gra z zupełnie innym celem. Numeria nie ma jednego konkretnego celu. Jest to gra, i to tutaj wynika raczej gdzieś tam z mojego podłoża bitewniakowego opartego na scenariuszach. Mamy różne możliwości rozgrywki, za każdym razem ta gra może wyglądać inaczej, za każdym razem mamy inny cel. Więc poza tym, że rzeczywiście mamy karty, które fizycznie gdzieś tam będą się po tej planszy poruszać, i oczywiście mamy kości, którymi będziemy atakować, to rzeczywiście są to produkty, które są ze sobą gdzieś tam podobne, na pewno są ze sobą kojarzone, natomiast są zupełnie inne pod względem mechaniki. O ile jeżeli usiądziecie do obu tych gier, to będziecie czuli podobne emocje, jeżeli lubicie jedną, to pewnie spodoba wam się druga, to będą to zupełnie różne gry po prostu. Czyli jeżeli ktoś ma sam Wonder Warsów i jest ich wielkim fanem, to wcale nie oznacza, że nie może mieć Lumerii na swojej półce, wręcz przeciwnie, tym bardziej powinien ją mieć. Jak najbardziej, my jakby gdzieś tam w procesie testów pokazywaliśmy też Lumerię osobom, które lubią grać w Summonery, które grają dużo, osobom ze sceny turniejowej, która bardzo mocno funkcjonowała swego czasu w Polsce. No i odbiór był raczej dość mocno pozytywny, głównie dlatego, że jest to coś, co im się kojarzy, co już wiedzą, że lubią, a daje im po prostu nowe możliwości. Okej. Okay. Porozmawiajmy też troszeczkę o klimacie gry, ponieważ jest on zasadniczo inny od Summoner Warsów i dotyczy mitologii, ale właśnie nie jednej konkretnej, tylko wielu różnych. Skąd się wziął ten pomysł? Jakby dyskusja nad tematem była dość długa, mieliśmy dużo różnych pomysłów, oczywiście klasyczne fantazje się tam gdzieś naturalnie pojawiło. Natomiast to, co tutaj mamy, czyli połączenie bogów i ich mitologii, ich jednostek, z faktycznymi armiami, z faktycznymi historycznymi ludami, które się pojawiają, daje takie unikalne połączenie, które ma mnóstwo możliwości, tak? Możemy sobie pokombinować z różnymi bogami, którzy gdzieś tam będą dowodzili tą samą armią, tak? Możemy stworzyć takie frakcje, które się pojawiają faktycznie w historii, z którymi wiele osób może się w jakiś sposób identyfikować, coś może podobać bardziej, coś mniej. Mogą sobie wybrać tą jedną swoją konkretną ulubioną i niekoniecznie będzie to wynikało z tego, że jest to jakaś tam rasa fantazy, która się gdzieś w różnych mediach pojawia, a może być związana z ich kulturą, z jakimiś zainteresowaniami, troszeczkę z jakby z innej bajki niż takie klasyczne. Te mitologie są przeważnie bardzo charakterystyczne. Bogowie, półbogowie mają swoje różne ciekawe cechy. Tak. One się nie pokrywają, ale bardzo często są podobne, więc myślę, że to jak najbardziej tak z mojej strony wydaje się dosyć ciekawy temat. Ale chciałbym jeszcze zapytać, czym w takim razie jest Lumeria? Lumeria jakby w opisie gry i w klimacie, który tutaj przedstawiamy, jest krainą, w której żyją sobie ludzie nie mający żadnej wiary, nie mający żadnego boga. I bogowie z tych różnych mitologii, które tutaj znamy, tracąc swoich wyznawców i tracąc troszeczkę swoje siły, zwracają się naturalnie w stronę miejsca, gdzie mogą zdobyć nowych wyznawców, zdobyć nową potęgę i oni wszyscy tam właśnie się będą spotykać, walcząc o tych swoich nowych akolitów. W każdym innym przypadku powiedziałbym, że stworzyliście w pewnym sensie nowe uniwersum. W tym przypadku pytanie, czy stworzyliście trochę swoją mitologię? Wydaje mi się, że jeszcze nie, ponieważ wszystkie te elementy, które się tutaj pojawiają, są faktycznie bazowane na mitologiach istniejących. Bardzo dużo czasu zajęło nam jakieś tam zbadanie tego wszystkiego, przejrzenie i podań, i książek, i różnych elementów kultury, żeby zrobić coś naprawdę fajnego. Natomiast nie wykluczamy tego, że być może kiedyś pojawi się coś zupełnie naszego w tym wypadku. Czyli na początku w dwóch pudełkach z podstawką mamy jakie mitologie? Przypomnij. W tym, które trzymasz tutaj w ręce, są Grecy i Rzymianie, w tym drugim, które stoi na stole, są to Wikingowie i Słowianie. Czyli jakich mamy tutaj bogów? Apollo, Mars, Thor i Świętowit. Proste. Ci bogowie będą ze sobą walczyć. I jakby przez to, że odnosimy się do różnych mitologii, mamy też różne ilustracje związane z różnymi mitologiami. Masz też kilka przygotowanych dla nas, żeby nam pokazać. Tak. Mamy tutaj wydrukowane grafiki, które powstawały. I to na początku zapytam, kto jest autorem. Autorów mamy dwóch. Mamy dwójkę bardzo utalentowanych ilustratorów. Oni jakby zostali podzieleni jedną podstawkę, czyli dwie frakcje rysowała jedna osoba, dwie kolejne druga. I w przypadku Słowian i Wikingów jest to Kasia Malinowska. Mhm. Słowian i Wikingów mamy tu. Tutaj mamy, tak. I tutaj mam też grafiki, które ona rysowała. W tym przypadku Boba Jagę i Wikingów. Rzeczy, które się gdzieś tam pojawiają. A w przypadku drugiego pudełka jest to Paweł Kurowski, który dostał za zadanie stworzenie i Rzymu, i Grecji. No i też trzeba przyznać, że tutaj jego doświadczenie w tym typie grafik tak naprawdę bardzo mocno się przydało.
Super się z nimi współpracowało i rzeczywiście te grafiki to jest mega poziom. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co tutaj się udało stworzyć. Zajęło nam to troszeczkę czasu, żeby się z nimi dogadać, żeby jakby wyrazić do końca, co my tutaj chcemy, ale bardzo im się spodobał pomysł, bardzo mocno się zaangażowali w projekt, także tutaj wyszło super. Jeżeli dobrze pamiętam, Kasia Malinowska również była ilustratorką w grze Elect. I tam, myślę, stworzyła bardzo fajne ilustracje, z czego, o czym mogą tak naprawdę powiedzieć też pewnie nasi widzowie. Więc tym bardziej ja jestem bardzo podekscytowany, jak to będzie wszystko wyglądało. Przypominam, że mówimy w tym momencie o prototypie, ale jest on już taki bardzo docelowy. Tak jak Tomek wspominał gdzieś tam w poprzednim filmiku, który już mogliście tutaj też na kanale widzieć. To, co tutaj pokazujemy, no to już jest takie 98-99% dopracowania. Na pewno właśnie wszystkie kwestie graficzne, ilustracji, większość layoutów już jest gotowa. Są jeszcze takie pojedyncze elementy, które gdzieś tam się troszeczkę mogą zmienić, ale co do zasady, jak wiem, otworzycie sobie pudełko Lumerii, to mniej więcej tak to będzie wyglądać. Okej. Na dzisiaj to tyle. Będziemy jeszcze w kolejnych odcinkach mówić o mechanice gry, powiemy też o kampanii. I też dzisiaj pytanie do Was, nasi widzowie drodzy. Jakie jeszcze mitologie widzicie w tej grze? Jakie jeszcze mitologie mogą stanąć w starciu w Lumerii? Wpisujcie w komentarzach. Być może autor gry i wydawnictwo wesprze się Waszymi pomysłami i te mitologie pojawią się w grze, więc to jest bardzo fajna opcja. Może ja sam coś wpiszę, pomyślę, wymyślę. Bardzo jestem ciekaw, co tam się pojawi, także śmiało wpisujcie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Tobie, Jakubie, bardzo. Zapraszam na kolejne filmiki. Pamiętajcie, 14 lipca ruszamy z kampanią. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.